Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Sakrajmy w LEGO Batman The Video Game na 100%. No i w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy od razu misję trzecią epizodu drugiego z perspektywy złoczyńców, czyli niebezpieczna przystań. Pingwin i krokodyl, nareszcie razem. Co? Mam cię wyczyścić zęby? Afe! Zaraz, a co to? Gliny! Słyszysz ich? Ha! Zapominają, że jesteśmy stworzeniami wodnymi. Wynośmy się stąd. Ha, spacyfikowana. I z tego co sprawdzałem tutaj w tej misji, mamy czerwony klocek Minikit Detector, czyli wykrywać mini zestawów. On nam się bardzo przyda, bo ja nie pamiętam wszystkich lokacji tych mini zestawów. Mam tylko nadzieję, że nie będę potrzebował żadnych innych postaci do tego. Bo wiecie, potem jak będę powtarzał poziomy na 100%, no to chcę jednak to robić chronologicznie. Ale zacznę od epizodu złoczyńców. Pierwszego epizodu złoczyńców, po to, żeby zdobyć te mnożniki kasy. Z tego co wiem, ten czerwony klocek jest gdzieś pod wodą. Także musimy po prostu bacznie obserwować tutaj otoczenie. Dobra, zaklinowałem się przez chwilę. Chodźmy po więcej torped. Nie, torpedą tutaj nic nie zrobimy, bo byśmy potrzebowali miny. Miny, którą byśmy musieli dać tym... jak to się mówi? Batłodzią. Policja nie ma z nami żadnych szans.
Teraz by się jeszcze przydała torpeda. A nie, czekajcie, już wiem. Dobra. Dobra, nie pykło. Ta łódka jest super, tylko jest bardzo mało zwrotna niestety. Niech tutaj to zniknie. Jest pasek. Podobne torpedy mieliśmy w LEGO Star Warsach. X-Wingu. Czy nie mogę tego kliknąć? O, dobra. Udało się. Ty, będę musiał zgarnąć tę torpedę. I nie zginąć przy tym. No właśnie. To nie będzie łatwe. Chyba, że mogę... Dobra, trzeba najpierw szybko wyczyścić to otoczenie. Udało mi się zniszczyć tylko jedną nas, niestety. Wbrew pozorom nie jest wcale takie proste.
cały czas wypatruję tego czerwonego klocka, tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest. Ale powiem wam szczerze, że ta mechanika jest dużo fajniejsza, w sensie nie trzeba aż tak się bawić jak w przypadku tego poziomu u bohaterów, gdzie to była naprawdę mordęga, żeby no wiecie, tą minę dać na tej linie. Mamy szósty. Nie wiem, jak ten kolorowy płot przeskoczyć. Ale na pewno jest jakiś sposób. Musimy tutaj chyba skierować rakietę, żeby zginął od friendly fire. Dobra, chyba dostał. Chociaż częściowo. No i dobra. Po sprawie. Ale czerwonego klocka nie udało się znaleźć. O, kotek. Huh?
Mamy kolejną misję ukończoną. Skuter bagienny Killer Kroka. Łódź podwodna Pingwina. Oczywiście kolejny pasek jest. I to już nam się powoli buduje, ten super poziom. To już pominę. Tym razem. No i dobra, wracamy do azylu. No i to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z LEGO Batman The Video Game na 100%. Trzymajcie się, cześć!